Cześć wszystkim, z tej strony Drake, wracamy do Final Fantasy 4 i nie udało mi się nawet dotrzeć do zamku, albowiem zostałem zaatakowany przez potwory. Tak, ostatnio zrobiliśmy mały sidequest Younga. Teraz Rydia ma dostęp do nowego summona w postaci sylfów, które chyba sprawdziłem co robią, ale... Aha, tak, to jest... Dobra, absorbuje HP wrogów i leczy drużynę. Dobra, bomba. W temacie bomb. Zostałem poinformowany, że bio działa świetnie na bossów, więc to jest coś, co muszę definitywnie mieć w pamięci na jakieś bliskie spotkania. Tak, ogólnie też sprawdziłem sobie sprawę Odina, ponieważ ostatnio strasznie hardo oklepał nam Michę. Odin jest, nie jestem pewny, czy można go nazwać super bossem, ale definitywnie jest trochę silniejszym bossem w tej grze. Ma prawie 60 poziom, my mamy 40 któryś tam, więc wiecie... Wiecie, prawda? Tak, dobrze, że wiecie. Wszystko jasne. Najważniejsze, że wiecie. Ale w sumie czekajcie. Tak więc na niego jeszcze sobie trochę poczekamy. I teraz, to co pamiętam, musimy udać się do Mycidi, ponieważ coś tam wieża na księżyc, coś tam. Przepowiednia, magowie wiedzą, bo się modlą. You know the drill, prawda? I nie chodzi mi o drill na naszym statku. Mycidia. Ogólnie gdzieś z tyłu mam jeszcze głowy to, że na przykład Edward leży w łóżku od pewnego czasu. Wiecie co? Dobra, chodźmy zobaczyć co u Edwarda. Ponieważ widzę, że ta gra w tym momencie troszeczkę się otwiera i pozwala nam dłubać w różnych rzeczach, tak więc no... gdzie leżał Edward? O kurczaki, który to był zamek? A, w Troi, otoczony panienkami, pamiętam, dobra. I got you. Pamiętam. Wiecie, Edward w ogóle ma ten vibe jakby bohatera, jakby haremówki, który traci przytomność, jest prawie martwy i oczywiście ląduje w królestwie samych lasek. Tak więc no... Typowy Edward, prawda? Troja... Ja oczywiście, wiecie, działam tutaj totalnie na oślep, nie mam bladego pojęcia, czy... Edward będzie w jakimkolwiek sposób, nie wiem, odnowiony, czy interaktywny, czy cokolwiek. Pewnego dnia zapamiętam, które drzwi prowadzą do czego. Nie będzie to dzień dzisiejszy, ale pewnego dnia zapamiętam. God damn it. Tędy? Wiem, że ogólnie jestem tak samo zagubiony za każdym razem, kiedy jestem w tym zamku. Jestem tu... O, jest Edzio de Edward. Young, wszystko w porządku, dzięki Bogu. Powiedzieliście jego... żonie dobre wieści? Nie, ale skoro o tym mówisz, to zakładam, że to podpowiedź od gry. Jeśli to nie jest podpowiedź od gry, to Edwardzie, wrócę do ciebie i uduszę cię poduszką. Tak więc mam nadzieję, że zważałeś na swoje słowa. Ogólnie też odnoszę niejasne wrażenie, że być może w Mycidii dowiemy się, jak uleczyć Porom i Paloma. Mam nadzieję, że nie pomieszałem ich płci ponownie. A raczej ich imion na dobrą sprawę. Ogólnie też nie chciałem sobie tego psuć czy coś takiego, ale jestem ciekawy, czy przypadkiem... To, że aktywowaliśmy tego questa, że wiecie, obudziliśmy Younga patelnią i tak dalej, nie oznacza, że w pewnym momencie gry po prostu wróci do nas do drużyny. Może wiecie, ta gra bawi się w tego typu jakby trochę customową drużynę, gdzie jeśli... Dzięki za wszystko, to się może przydać. Mam nóż. Nie obawiajcie się o mnie, powinien się skoncentrować na wyleczeniu. Dobra, okej, okay. Tell him co? Nie będę szedł przekazać tej informacji, ale czym jest nóż? Czy nóż jest... Ej, czekajcie, mamy w ogóle Rat Tail, możemy wymienić chyba Rat Tail za... Metal w jakiejś jaskini, Chryste Panie, to gdzie to teraz było? Defender... Do kogo będzie knife? Czy knife będzie do Edge'a? What the fuck is a knife? Kuchenny nóż, który może przeciąć wszystko.
Fajnie, fajnie, że może przeciąć wszystko, a niech kuźwa nie może go nosić z tego co widzę. Czy Kitchen Knife jest jakąś ult bronią dla kogoś? No cóż, dla nikogo z naszej drużyny aktualnej. Kurde, gdzie była ta osoba, która mówiła nam o tej skale? O, chyba w podziemnym świecie. Ja wiecie, teraz jestem na fali, teraz mam tą chęć odkrycia rzeczy. Oh boy. Cave of Eblan, Magnetic, Old Waterway, Mount Hops, Antilion, Lake, Subterranean Lake. Dobra, wracamy pod ziemię. Pewnego dnia dolecimy do fabuły. Co ogólnie mam mówić właśnie, że tak, mam wrażenie, że w Miss City znajdziemy sposób, żeby ogarnąć naszych dwóch młodych magów z powrotem do ekipy. Ale to nie będzie super dobra informacja dla nas, ponieważ, to znaczy, że stracimy jedną osobę z drużyny. A mi mój skład bardzo odpowiada w tym momencie. O mój Boże, gdzie to było, gdzie my to widzieliśmy? Tomra? Nie, Tomra to była wioska. Land of Summons to Land of Summons. Sylvan Cottage to tam, gdzie przedtem byliśmy. Tower of Babel to nie. God damn it! Czyli to gdzieś na zewnątrz. Kaipo, Damsian. To była definitywnie totalnie inna jaskinia. Totalnie osobna jaskinia gdzieś, wiecie, w świecie. Eblan Settlement. Mithril. Tak, Adamant Grotto, dobra, jest. A, potrzebuję latacza, god damn it. Kuźwa. Tyle latania. Ogólnie to jest takie, wiecie, przyjemne, kiedy nagle wszystkie rzeczy zaczynają się pasować i człowiek jest na takim haju odkrywania po prostu, nie? No ale więc tak, tutaj mamy tego gnoja. I to możemy podnieść tym. Ogólnie, żeby nie było, odnoszę bardzo niejasne wrażenie, że to może być ostatnie latanie po mapie przed endgame'em. Wiecie, pójdziemy do Mycidi, dowiemy się czegoś i... Używając czegoś, będziemy w stanie wejść do ostatniego dungeonu, czy coś takiego. Tak. Tak to przewiduję. Dobra, latacz. Kurwa, nie mogę. Dobra, okej. I teraz mogę wymienić... Tail, Rat Tail. Tak, to Rat Tail, szukałem go przez cały czas, proszę. Adamantite, świetnie, okej. We are rolling here, ale co dalej? Czy w wiosce Mithril może? Czy tutaj coś podziałamy? Nie, aż chyba niestety... Twardy metal. Served. No. Nie wiem, gdzie użyć adamantite'u. Nie mam bladego pojęcia, nie jestem pewny, czy ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek wspomniał mi na ten temat. Trop się urwał, najgorzej.
A. Nie wiem, czy wymyślę. Teoretycznie logika każe mi to zanieść do krasnoludów, ale... E? Aha, tu jest zielona strefa. Ale... Nie wiem, co miałbym z tym zrobić u krasnoludów, a ten zamek jest całkiem spory. No nic. Chodźmy do Mycidii, chodźmy ruszyć fabułę. Mamy jakby co adamantite przy sobie. O! Wiedzieliśmy, że powrócisz. Proszę, dołącz nas w wieży czczenia. Okej. Okay. Narodzony ze smoka. Niosący ciemność i światło. Wzniesie się w niebiosa. Ponad stałą ziemię. Światło księżyca jest wieczne. Przyniesie obietnicę dla ziemi. Nagrodzi ją nagrodą, nagrodzi ją skarbem oraz czczeniem. Pomódlmy się. Czas, by legenda stała się prawdą. Chyba dołączyłem do kultu, moi drodzy. Oho. Spójrz, nasze modlitwy zostały wysłuchane. To katastrofa naturalna. O mój Boże, jest paskudny. Co to jest? Czy ten cały Lunar Whale? Czego się nazywał? I'm so confused. Nie mam wątpliwości. To najwspanialszy statek we własnej osobie. To księżycowy wieloryb. Jej? Dziwny głos odpowiedział mi podczas modlitwy. Powiedział mi, by lecieć na księżyc. Tam ktoś na ciebie czeka. Jak mam się tam dostać? Na Lunar Whale'u. Zgodnie z starodawnymi dokumentami, jest kryształ w środku, który pozwoli ci nawigować między Ziemią a Księżycem. Zobaczymy, co da się zrobić. Ogólnie... A, mam trzeci, kurwa, statek do wyboru, wow. Ogólnie... Bo już słyszymy tu jasną przepowiednię, wiecie, narodzony ze smoka, niosący światło i ciemność. I najbardziej logiczne byłoby pomyśleć, że chodzi o Cecila. Ale... Czy nie chodzi o Kaina? Tak, to jest moja myśl. Czy nie chodzi o Kaina? Kain jest dosłownie dragunem. Wiecie? Dragon, smok, smocza zbroja. Smok. Also, ciemność i światło. Kain opowiedział się zarówno po dobrej, jak i po złej stronie. To wiecie, ciemność i światło. I wiem, że u Cecila to jest bardziej dosłowne, bo był Dark Knightem, a potem Paladynem. Ale... Tutaj u Cecila to cały ten aspekt smoka, który się wywala, nie? Chyba, że mama Cecila była trochę freaky, no to... no cóż. Jest i kryształ. Wow! Wow! I lecimy na księżyc. He! Tego się, kuźwa, nie spodziewałem. Czy to jest ostatni dungeon, dosłownie? What the f... Czy ja mogę tutaj wysiąść? Also, bardzo dobrze to przyjęliśmy generalnie. Tą całą, wiecie... Tak, najwidoczniej... W świecie Final Fantasy 4... Na księżycu, atmosfera, tlen, cały ten szajs, wszystko jest. O,
Also potwory mają zaskakująco niski level. Ale bardzo szybkie ruchy. Byłem ciekawy, czy nie będziemy walczyć z czymś, wiecie, trochę dziwniejszym. O mój Boże, aha, no tak, bo ten gruby czekoł był kind of istotny w oryginale, z tego co mi pisaliście. Odpocząć? Jasne. Aha, to są fotele, teraz to widzę. Ogólnie jeśli jest taki jeden chyba słaby aspekt tej fabuły, znaczy ogólnie twierdzę, że fabuła jest całkiem spoko, trzyma poziom, nie wiecie... Nie uważam tego za jakieś totalne arcydzieło, ale naprawdę można się wciągnąć w tę historię, w te postacie i tak dalej. Ale... To, że nagle pojawią się rzeczy sci-fi i totalnie, wiecie, jest zero reakcji na ich temat. Bo ta mapa jest super mała. I wiecie, nikt się do tego nie odnosi, nikt w żaden sposób jakby, nie wiem, nie ma, o wow, jakby żyjemy w tym ewidentnym średniowieczu i suddenly jesteśmy otoczeni kontrolkami i mamy statek kosmiczny zbudowany jakąś nieznaną nam technologią i tak dalej, tak dalej. Tu mam wrażenie, że tutaj wszystko się wywala, tutaj mam wrażenie, brakuje mi jakiegoś takiego wow od postaci. Ogólnie, bo ja nie mam niczego, co... Na. I wiecie, tak samo Cecil bardzo łatwo przyjął tą całą podróż na Księżyc. No zobaczymy, co się zrobić, nie? No co, no. Bez spiny, panowie. Mędrcy. Potwory. O! Alien! Aliens! Ogólnie, dobra. Jeszcze jest coś, co będę chciał sprawdzić, to może jak wyjdziemy z tej jaskini. Ponieważ może przez to, że aktualnie de facto pokonaliśmy zagrożenie na Ziemi, na naszej planecie i wywaliliśmy nasze zagrożenie na Księżyc, to może teraz w sumie Porą i Palą stwierdzą, że chcą być odmienieni z kamienia. Ponieważ, you know, to była ich decyzja i cały myk polega na tym, że Tella nie mógł ich odmienić, ponieważ oni tego nie chcą. Więc może to to. Kto ma najmniej życia? Cecil już całkiem potężnym tankiem. Rydia bardzo niesie tą ekipę, więc o... więc niech i tak będzie. Bardzo fajna muzyka, bardzo klimatyczna. Chryste panie, duży damage. Przez chwilę narzekałem, że jest łatwo, co? Przeżyj to! Przeżyj! Dobrze. Liczyłem, że to będzie obszarówka ogólnie. O, o, duży damage, ale niestety leczenie takie sobie. Chryste panie, jak oni mocno biją. Dobra, okej. Kurwa. Dobra, Phoenix down dla pana Cecila. Ale dobrze, przynajmniej exp będzie leciał, skoro są twardzi. To jest taka, wiecie, zawsze jakaś zaleta. Mocna bestia. Jezu, ma dużo życia, jeszcze taki damage, come on. Ponownie Sylf. Leczenie nie jest szałowe, ale zadaje fajny damage. Plus jakieś tam leczenie, więc wygląda legitnie. Dobra. Lunar Cartian. Stardust? Czym jest Stardust?
Komet. Częste walki, widzę, częste walki. Dobra, ci nie są aż tacy groźni. Na szczęście teraz mamy sytuację z końcówki Final Fantasy 3. Dziwne, wiem, dziwne, że powiedziałem na szczęście, ale spoko. A nie, będzie w sumie ramu. Ale tak, mamy statek latający z nieskończoną ilością darmowego spanka, tak więc, you know, jeśli coś pójdzie nie tak, cyk, włączamy walki, stateczek, spaneczko i wracamy do miejsca, gdzie byliśmy. Oj, słabiutko. Czyżby stare samony już poszły w odstawkę? O, ale biją mocno, oj mocno. Ogólnie trochę kusi mnie googlnięcie tego Adamantite'u, co z nim zrobić. A, i wyszedłem tutaj. Ale nie wiem, jak mnie tutaj ustawia. Troszeczkę niestety gra, wiecie, nie ustaliła, czego szukam w ogóle. Teraz ogólnie jestem ciekawy, co z Porą i Palomem. Naprawdę, mam nadzieję, że nie przekręcam ich imion. Dobra. Kimniemy się na fotelu. Wiecie, mam wrażenie, że jeśli ponownie, wiem, że to jest taki bardzo popularny temat, ale jeśli Final Fantasy 4 dostałby remake, to mam wrażenie, że te, wiecie, właśnie wszystkie technologiczne sci-fi rzeczy, Heil, dostałyby odpowiedni jakby, wiecie, klimat wokół siebie, odpowiednie zaskoczenie, odpowiednią wagę, ponieważ nigdy nikt nie wyjaśnia, tego, co to w sumie wszystko znaczy, skąd się ta cała technologia wzięła i tak dalej, i tak dalej. Chyba że jeszcze, wiecie, to przed nami, bo kto wie. Ależ ten statek jest kurwa brzydki. Jezus Maria. Niestety to jest ten statek, z którego trzeba zawsze wychodzić ręcznie. Czy mamy remedii? Mamy remedii. Ponieważ, jakby dzieciaki, wiecie, te całe ściany, one nie są już groźne. Nie, czyli w dalszym ciągu zamieniony z własnej woli. Dobra, ja prawdopodobnie wytnę to wszystko absolutnie w cholerę, ponieważ nie osiągnęliśmy tutaj nic. Ogólnie... Najwidoczniej przegapiłem jeszcze jedną lokację w Underworldzie po prostu. I to jest... O, szlak, pomyliłem się, nie to zaklęcie. Nie ta opcja. I tam jest pan Kowal. No cóż. Nie wiem, jakim cudem do tego doszło, ale to już nieistotne, bo zaraz tam polecimy i może nawet dostaniemy nasz miecz. Może. Gdzieś tutaj chyba powinno być, albo i nie. A Southwest to jest, dobra, to za. Nie, West to zachód, więc powinno być po prawej. A, proszę, jest tu. Chryste, panie, dosłownie sam na różniku mapy. Yo, słuchaj, stary, jest sprawa. Przyszedłem cię okraść. Mistrz utracił swoją iskę, która prowadziła go dalej. A, jest, no. Wiecie, gdybym znalazł to wcześniej, to byłoby dla mnie jasne, tylko jest adamant. Ale, no cóż. Koniec mojego kowalstwa. Nie wykonam żadnego miecza, póki nie znajdę legendarnej rudy adamantite'u. Proszę bardzo, how convenient. Daj mi ten stary miecz, wepnę jego... A, proszę, jest... Więc dlatego nie mogę go sprzedać. Miecz z legend zmieni się w Excalibura. Orso, gościu nie jest krasnoludem w ogóle, jest człowiekiem. Czemu? Święty miecz Excalibur, używaj go dobrze. Niech ci służy. God bless you, man. God bless you. Niech będzie lepszy niż to, co teraz mam. Damn! Indeed jest lepszy. Jesus Christ. Dobra, Excalibur i Aegis Shield. Wiecie co, skoro jesteśmy już na tej fali googlania rzeczy, skoro już i tak drążę ten temat,
Ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko końca gry, więc ja po prostu pogooglam... pogooglam sobie... kto gdzie jest i jak go przywrócić do drużyny. Więc tak, mamy Edwarda. Nie zależy mi na nim, ale wiecie. Ale wiecie. Chcę dla samego completionist po prostu to ogarnąć, dobra. A, czyli najwidoczniej Edward na przykład... Nie, czekajcie. Czy nie, Edward nie wraca do drużyny. Czy nie mogę odzyskać członków ekipy, naprawdę? Dobra, wpiszmy... Naszych młodych magów. Tak, wiem, odcinek googlania, fascynujący materiał, jestem święcie przekonany. Okej, dobra, najwidoczniej wszystko... Jeśli ktoś wróci do mojej ekipy, to wróci tylko i wyłącznie dlatego, że fabuła tak chce i chyba jedynym, na którego gracz może wpłynąć, jest Yang. Tak to wygląda, no cóż, dobra. Cool, jestem troszeczkę zawiedziony, bo wiecie, nasza drużyna jest bardzo porozrzucana. Sid w łóżku, Edward w łóżku, Yang w łóżku. Bardzo dużo łóżka w tej części. A Porom i Palon zmieni w kamień z opcją dania im przedmiotu, co dla mnie było jasne, że okej, czyli mogę coś zrobić, a nawet jeszcze nie mogę. Kurde, teraz jeszcze kusić zdobycie tego Odyna. Wiem, że mam totalny ADHD dzisiaj, ale musicie sobie z tym dać radę. Ja sobie daję i żyję, więc wy sobie też poradzicie, wierzę w was. Ogólnie dobra, kiedy czytałem poradnik walki z Odynem, to pierwsze primo zapiszemy sobie na miejscu. Ludzie proponowali zmniejszyć prędkość walki, ponieważ generalnie jak on nas sieknie... O, szlak, chociaż... A! Nie, dobra. Odpuścimy Odyna, ponieważ ludzie ogólnie sugerowali, byśmy zmienili prędkość walki na najniższą, bo wtedy mamy po prostu więcej czasu przed Zantetsukenem i żebyśmy timingowali skoki Kaina wraz z Zantetsukenem, by po prostu spudłował w niego. A nie mamy Kaina, więc jesteśmy in deep scheisse. Dobra, anyway, co jest naszym celem tutaj? Co my tutaj w ogóle robimy na tym księżycu? Bo fajnie, księżyc księżycem, ale... Ale co to wszystko znaczy? Więc tak, zakładam, że to jest nasz cel. Wygląda super istotnie. Tu nie ma przejścia między... Między skała... Nie, jest przejście tu. Jest dużo różnych jaskiń. No dobra, to wylądujmy tu. Albo nie. Wylądujmy tu. Czy to są wszystko opcjonalne rzeczy, które gracz może pozbierać dla dopakowania się? Bo jeśli tak, to jestem intuit w tym momencie. Jaskinia Bahamuta. Okej. Bahamut jest kurwa na księżycu, that's fucking epic. Okej. Dark Sage. Oh no, she's hot. Użyj Excalibura, Cecilu. Jezus Maria, 2000 damage. Full life, damn, that's good. Dobra, okej, okay. To jaskinia Bahamuta, więc zakładam, że jeszcze on będzie nam wsparciem. Genji Gloves, cudownie. To jest zawsze dobra informacja. Hell yeah, Genji Gloves. Ciekawe, czy będzie cały zestaw. He's so goddamn cool. To jest, jakby w ogóle to Zord, pragnę zauważyć, to Megazord, to jakby robot Power Rangers, o co tu chodzi? I ma całkiem sporo życia. Chciałem właśnie powiedzieć, że w tej części księżyca wrogowie będą się nieco łatwiejsi, ale... Najwidoczniej nie. Przynajmniej jeśli chodzi o życie. Ale dobrze, potrzebujemy expa. Zawsze potrzebujemy expa, to część grania w tą grę. Co my tu mamy? Na górze skrzynia. Okej, Dark Sage była całkiem prosta.
Ogólnie jakby sprawa księżyca została wprowadzona całkiem lekko do tej gry i nie wiem, co o tym sądzę. Wiecie, to, że w ogóle na księżycu są potwory i to jest ewidentnie just ludzka kobieta, to jest trochę dziwne. Genjish, a okej, dobra, czyli to jest ten klimat. Okej, dobra, I got you fam. Ogólnie czekajcie. Resistant to mage attacks and prevents petrification. Okej, broni przed magią, jakby no, to be fair. Nie jestem pewny, czy broni jakoś super dobrze przed tą magią, ale niech będzie. Mam wrażenie, że the magic wchodził tak czy siak. Ogólnie tak, ten odcinek dłuższy, spokojnie. Zmarnowałem sporo czasu i było dużo faili, tak więc pociągnę go może do 50 minut nawet. Nie wiem, ile ogólnie z moich faili i poszukiwań i googlania wytnę, ale... chcę, byście mieli, wiecie, swój dzienny content, że tak powiem. Oho. Dobra, tu widzę... damy mu miraż, ponieważ z jakiegoś powodu, mimo tego, że Edge ma już konkretną ilość zdrowia, w dalszym ciągu jest całkiem, wiecie, całkiem paper thin, że tak powiem. Dobra, dupy. Dobrze, teraz przynajmniej on będzie unikał. Leviathan go zbry. Sy, wąż morski. O nie! You asshole. Ile? Przeżyj, dobra. Jesteśmy tutaj głównie dla expa, więc zależy nam, żeby wszyscy żyli. Dobra, postrzel, suka. Wiecie, myślę, że ogólnie jak się tutaj trochę pokręcimy i dobijemy trochę poziomów, to zabicie Odina będzie w naszym zasięgu. Genji Armor, okej, that's the stuff. Cecil będzie pięknie ubrany, jakby wiecie. O! Czy to Bahamut? Czy ten niewyróżniający się kapturnik to Bahamut? Genji Helm. Mamy Excaliburę, mamy Genji Shield, mamy Genji Armor i teraz mamy ostatni element, Genji Helm. Osłabia atak, ale reszta jest lepsza. No, mamy full jakby set dla niego. No, nie mam pojęcia, co ten kapturnik mi zrobi. Silver Dragon. Co ten kapturnik mi zrobi, tak więc profilaktycznie zapiszę, jak przed nim staniemy. O Jezu. Edge, czemu masz tak mało, w sensie nie masz mało zdrowia, masz beznadziejny defense. Plus mam wrażenie, że wiecie, Edge niestety, żeby nazwać go Glass Cannonem, nie ma dość dużego ataku. Dobra. I to Behemoth, nie Bahamut, Behemoth, close enough, ale nie. W ogóle on może rzucić miraż tylko na siebie. Gra wie, że Edge jest słaby. Kim by ci tu... Tytan? A, w ogóle muszę użyć bio na nim, żeby go ładnie trzaskało w tym czasie. Oj! Okej. Okay. That's not good. Ataki fizyczne więc. O, bije mocno. Drań. Rydia w kolejnym tym narzuci na niego sap. Chłopaki niech biją. Bio. Huboj! Dobra. Full life. Mam nadzieję, że weszło to bio, bo niestety wiecie, nie widać efektów na wrogach. To jest ten taki mały problem. Na szczęście bijemy go całkiem równo, więc to jest coś.
Może Paralyze? Raczej nie. Paralyze nic nie dało. O, przeżył, Jezu, jak dobrze. Dobra, niech będzie w sumie Sylph. Ponieważ to leczenie za free. Chyba jesteśmy teraz chyba dobra, jesteśmy takim ok, uleczeni, ale you know. O, come on. Dobra, zrobimy to inaczej. O mój Boże, nie zrobimy tego inaczej. Nieważne. O mój Boże, Edge oczywiście nie dostanie kurwa expa. No cóż. Jeśli to była straż Bahamuta, to boję się, jak będzie wyglądać walka z Bahamutem. Może Bahamut będzie miłym gościem i wiecie, dołączy do nas bez problemu. Kurwa, to drugi. No dobra, let's go! Jezus Maria, jak on mocno kuźwa bije. Dobra, widzimy, że ewidentnie... czekajcie. Osmose Drain. Nie, nic tutaj nie ma. Przedmioty. Ice Damage, Fire Damage, Thunder Damage, Blizzard, Fire Up, Blizzard. This Damage, Quick Quake, Drain, Silence, Slow, Death, Scan. Zatrzymanie, Berserk, Haste, Reflect, Blink, Motherfucker, Reflect. Come on, liczyłem, że dzisiaj będzie Protect. Czekajcie. Nie, chcę rzucić. Co się kurwa dzieje? Stop. Wow, można rzucić tylko przedmiot na siebie. Nie wiedziałem tego, byłem święcie przekonany, że na każdego. No nic. Spróbujmy to? Świetnie. Pogadane. Ogólnie... Oj. Dziewczyny dostają bardzo słaby damage od niego. Jakby biali magowie ponownie zbudowani kurwa inaczej definitywnie. Oj. Nie wiem, będę próbował rzucać bio, a nóż coś mi to da. Wiecie, nie chodzi mi o damage w tym momencie, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby ten status wszedł. Niestety nie mam jak chyba sprawdzić, czy status wszedł, to jest problem. O nie, full life, jest za drogie, nie mogę go użyć, dobra life. Aj! Niedobrze, zaczynamy tracić grunt. Grunt jest tracony w czasie rzeczywistym. Dry Ether. Tybi. Przeżyj Edge, dobrze. Full life na niego. Dalej, Cecilu, ciśnij. Zabij. Dobra, nie zginął. Dobra, przyjął damage za nią. Nie wiem, czy to w sumie dobrze. Jeszcze nie zdecydowałem, czy to dobrze. Na szczęście ma tylko i wyłącznie pojedyncze ataki fizyczne, więc... Po prostu go przetrwamy, jeśli będzie taka potrzeba. Edge. Edgy boy, wstawaj. Nie może mu, nie mogło mu zostać już dużo zdrowia. Nie mogło, fizycznie nie mogło. Dobra.
Edge ponownie dostał poziomu. To było brutalne w chuj. I wiecie co? Po takim pokazie brutalności jestem gotowy wrócić na statek, odpocząć i zakończyć odcinek. To jest dobra. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Wiem, że odcinek był trochę rozbity, ale byłem ciekawy, czy uda mi się, wiecie, coś wycisnąć jeszcze więcej z tej gry. Mamy Excaliburę, nazywam to sukcesem. Jesteśmy na tropie Bahamuta, więc to też, I guess, sukces, że tak powiem. Więc będziemy sobie kontynuować z tego miejsca w kolejnym odcinku. I zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Ale dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Final Fantasy 4 na kanale. Pa, pa.